Siemaneczko, siemaneczko. Oczywiście, dzisiaj jak sami widzicie, wałujemy. Ferguson, wałujemy. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie słychać, bo jest trochę głośno. Ale o, kurzy się niemiłosiernie. Ogólnie wałujemy sobie po jęczmieniu już. Zaczęliśmy wczoraj jęczmień. To też było na vlogu. Dzisiaj właśnie wałujemy sobie po jęczmieniu, żeby zniwelować te pęcyny, że tak to nazwę. Bryłki. Jak zwał, tak zwał. Przyprowadziłem sobie wały, bo wały stały troszeczkę tam dalej, więc nie nagrywałem nic z początku. Wywołujemy sobie właśnie lucerna, jak sami widzicie. Ładnie to wszystko wygląda póki co, chociaż brakuje wody, bo to chyba u każdego taki problem jest, że brakuje wody niestety. No ale na to nic niestety nie poradzimy. I co, tata dzisiaj sobie pojechał pogromować łąkę duży. No ja wsiadłem w małego i wałuję. I wałuję sobie właśnie, jak sami też widzicie. Mamy tylko hektar, w sumie tu jest minimalnie chyba ponad hektar do powałowania. No ale kilka zajdzie, także coś tam nagramy zawsze. To jakiś vlog z tego będzie, więc mi się wydaje, że w tym roku tych vlogów będzie naprawdę sporo, przynajmniej będę tak się starał. Jeżeli uda mi się, to może też zmienimy sobie kamerę później. Też się uda wszystko. No ale to zobaczymy, jak to finansowo będziemy prosperować. Także no zobaczymy. Tam ogólnie widać sąsiad. Nie wiem, czy to widzicie. Sąsiad sobie pryska rzepak. Na co pryska, to nie wiem, bo nie znam się na rzepaku, więc nie wiem, na co teraz można pryskać, może jakaś regulacja, czy jakaś grzybówka, czy coś, nie wiem, nie znam się. No ale ale pryska. Też pytaliście się, kiedy to jest z Fergusonem, to proszę bardzo, chociaż ostatnio i tak był już vlog z Fergusonem z rozszywania nawozu. A dzisiaj wałujemy sobie. Dobra. Tutaj, żeby Kaziowi nie wyjechać. Chociaż to tylko wały w sumie, więc tam się nic nie stało. Tak szczególnie wczoraj zasiadliśmy sobie. Wczoraj sobie zasiadliśmy, tak jak widzieliście też na vlogu. No to już wy to widzicie, nie wiem jakim postępie czasowym, ale chyba będę chciał wydać teraz parę
przynajmniej dwa razy w tygodniu w rok, żeby szybciej to troszeczkę wydać, bo zbierało mi się tych vlogów. Mam jeszcze w dzisiejszym momencie jeszcze nie wydałem z agregatowania pod drog, z rozsiewania nawozów właśnie na drugą dawkę i strzelenia z całego dnia, strzelenia jęczmienia. No i ten jest czwarty w sumie, ale myślę, że dzisiaj jest 11 bodajże, znaczy 13 albo 12 dostaniecie blok właśnie z agregatowania właśnie pod jak to się mówi, pod drog. Drog ogólnie już nie chodzi, już schodzi, także jest ok. I później mam nadzieję, że właśnie w tygodniu jakoś też dodam, żeby te odstępy czasowe były troszeczkę krótsze, bo w końcu będzie tak, że za miesiąc dopiero będę wydawał vlog na przykład dzisiaj, nie? To jest troszeczkę bez sensu. Dlatego chyba wydam właśnie dwa odcinki w ciągu tygodnia i jakoś to będzie szybciej. Zobaczymy. No kurzy się strasznie, jak widać, jak na załączonym obrazku kurzy się strasznie. To już nawet było widać na vlogu z siewu, z zagregatowania, zagregatowałem, że naprawdę kurzy się mocno, bardzo mocno. No ale niestety taki mamy właśnie tutaj urodzaj. Oglądałem też Adriana z kanału Joker Farm, którego też pozdrawiam. Nie wiem, czy on tam to oglądał, czy coś, ale oglądałem, że u niego właśnie była ta wilgoć, jest cały czas gdzieś tam, że w marcu spadły dosyć duże opady deszczu. Niestety u mnie nie jest tak kolorowo. No ale u mnie już od ponad miesiąca bodajże nie padał deszcz. A jak padał, to jakiś taki mały. Tyle co mi pomżyło bodajże, ale nie dobrze pamiętam, bo już naprawdę nie pamiętam, kiedy dobrze padał deszcz. Chociaż mogę się mylić, bo te dni naprawdę szybko lecą i nie wiadomo, jak to jest. Także no, ogólnie wały są wiejskie, dla każdego tak naprawdę dostępne na wsi. Chociaż aktualnie powiem wam szczerze, że na pewno w przyszłości, dalszej przyszłości, jeżeli naprawdę wszystko będzie się fajnie jak to się rozparowało, może tak to nazwę, to osobiście chciałbym kupić wały jakieś takie, wiecie, składane i w ogóle do dużego ciągnika już, żebym też mógł po prostu jechać tam na dzierżawę, bo wiadomo, że tych wałów nie zaciągnę tam na dzierżawę dalej, wiadomo, ale no szczerze mówiąc, przydałoby się i chciałbym tam powołować na przykład, dlatego też myślę o tym, żeby w dalszej przyszłości po prostu zakupić naprawdę jakieś takie, wiecie, wały większe do dużego ciągnika składane i tyle. Wiadomo, że nie muszą to być jakieś nowe wały czy coś, ale już fajnie by było, żeby były z tyłu.
zadaniem, z transportem, z możliwością transportu. A mimo wszystko jednak tych wałów używa się, bo używam tych wałów. Tu jest kamień trochę większy, więc sobie go zbiorę. Zbiorę sobie w dół. A przy okazji sobie zrobię zdjątku. Dobra, jedziemy dalej. Żegnam. Co, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!